No a więc teraz już tak bardziej formalnie witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym spotkaniu dotyczącym witaminy C, czyli dzisiaj będziemy sobie mówić coś na temat wysokiego C, bo tak to można byłoby nazwać. Szanowni Państwo, teraz oczywiście ze względów formalnych muszę przeczytać co teraz przeczytam, a mianowicie materiał, jaki Państwo zobaczycie, w żadnym przypadku nie jest poradą medyczną, jak też nie służy do diagnostyki medycznej. Jest tylko zbiorem informacji. Sugestie zawarte w tym materiale są tylko i wyłącznie informacją. Każdy organizm może reagować inaczej. Mimo podobieństw jako Homo sapiens różnimy się. Każde użycie opisanych substancji czy metod musi być skonsultowane z lekarzem. Autor tego materiału, Jerzy Zięba, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania zawartych informacji. Tak mówi litera prawa. Następna sprawa, z takich spraw, bym powiedział, podstawowych, to, drodzy Państwo, za chwilkę będziemy mówić sobie na temat witaminy C. Natomiast od razu teraz uprzedzam, że nie będzie to jakikolwiek wykład na temat tego, jakie są mechanizmy działania witaminy C i jak ona w rzeczywistości się zachowuje w naszym organizmie, i jakie są mechanizmy biochemiczne działania witaminy C i tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy pewnie wspomnę, ale od razu mówię, że nie będziemy wchodzić w takie głębokie rejony biochemiczne, bo w tym przypadku wcale mi nie o to chodzi. Chodzi mi o zaś praktyczne zastosowanie witaminy C. 6 lat temu już, no mija w tej chwili, napisałem książkę, właśnie o, tutaj Państwu pokażę. Szczególnie chcę zwrócić uwagę na tę książkę Państwu, którzy są tutaj nowi, których przy tej okazji bardzo serdecznie witam. Szanowni Państwo, w tej książce właśnie ujawniłem informacje, ujawniłem mechanizmy działania witaminy C, które to, jak mi zawiadamiali lekarze, studenci medycyny, nigdy nie słyszeli o tego typu informacjach, nie mieli tego typu informacji przekazywanych na uniwersytetach, swoich uniwersytetach medycznych. Jak Państwo wiecie, wtedy, tak jak mówię, 6 lat temu, kiedy zdecydowałem się tę wiedzę przekazać, przekazałem ją w tej formie, właśnie w formie tej książki Ukryte terapie. Natomiast niedługo później zwrócili się do mnie lekarze. Lekarze, którzy zawsze nie było takiego wykładu, który bym prowadził, żeby nie było lekarzy. Zresztą to byli wspaniali ludzie i prosili mnie o to, żebym napisał następną część, która miała mieć zupełnie inną treść, żebym następną część napisał również o zastosowaniu witaminy C w przypadku na przykład leczenia nowotworów. No i wtedy właśnie powstała druga część ukrytych terapii, tak jak powiedziałem, ona była zainspirowana jak gdyby wskazówkami, czy też chęcią wyrażoną przez wielu, wielu lekarzy, żeby coś formalnie napisać, ponieważ chcieli się tym tematem zająć, ale nikt im nie mówił na przykład, jak prawidłowo stosować wlew z witaminy C, jak ją w ogóle stosować, bo coś niebywałego, bo wtedy dopiero mówili mi, że no, na naszych uczelniach nam tego nie powiedziano. A więc, drodzy Państwo, zacznijmy od tego, że witamina C, czyli tak potocznie zwany kwas askorbinowy, jest z punktu widzenia chemicznego rzeczywiście kwasem. Puryści twierdzą, że to wcale nie jest witamina. Witamina C. Twierdzą, że witamina C to jest to coś, co jest na przykład zawarte w owocach. My tutaj tej sprawy na pewno nie będziemy roztrząsać, bo tak jak powiedziałem, zajmiemy się praktycznym stosowaniem tej witaminy C. Szanowni Państwo, kwas askorbinowy jest substancją znaną od bardzo długiego czasu,
Nie będę mówił nic na temat, jak do tego doszło, kto to wyizolował i tak dalej. Powiem tylko Państwu tak, że kwas askorbinowy technicznie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę polskie prawo, nie jest suplementem diety. To jest po prostu taka substancja. I na przykład Visanto taką substancję ma i ona wygląda w ten sposób, że no, jest to opisane jako witamina C, to jest nazwa własna, ale z punktu widzenia prawnego to nie jest suplement diety, to co tutaj teraz mamy. Dlatego, drodzy Państwo, wielokrotnie zadajecie pytania, jak to się stało, że tam nie ma, na tym akurat nie ma dawki pokazanej, nie ma łyżeczki, no nie ma, bo być nie może. Nie wolno tego w ten sposób z punktu widzenia prawnego zrobić. Tutaj w tym przypadku jest to witamina C Visanto. Ja taką witaminę również stosuję, to znaczy również stosuję ten kwas askorbinowy. Dlaczego ten, a nie inny? Dlatego, że w tym przypadku witamina C, czyli technicznie rzecz biorąc właśnie kwas askorbinowy, jest dodatkowo mielony. On przechodzi przez następną obróbkę, dlatego, że wiele osób na początku narzekało, że słabo się rozpuszcza w wodzie. Dlatego właśnie ten produkt jest dodatkowo mielony do niemalże konsystencji mąki. I jeżeli go otworzycie, no to jest to taki pył. W związku z tym wyjaśniam to teraz, dlatego że wielokrotnie są pytania, a dlaczego tam nie ma podanej dawki? No, nie wolno podawać dawki, nie wolno tam dawać łyżeczki, bo wtedy byłby ten produkt, byłby już suplementem diety. Dlatego uważni oglądacze zobaczą, że to jest w zakładce inne. Drodzy Państwo, i teraz przechodzę do następnego produktu, potem wszystko sobie powiemy, co i jak z tym robić. Otóż, do kwasu askorbinowego, czyli tego właśnie kwasu, można dodać również, na przykład, jak w tym przypadku widzicie, ekstraktu z aronii. Również Visanto ma witaminę C, tak jak widzicie tutaj, w której dodano ekstrakty z róży. Dlaczego to się robi? Dlatego, że dodanie ekstraktu powoduje, że łatwiej się to wchłania, że ta witamina nie jest tak szybko usuwana z naszych jelit i dlatego są te ekstrakty. Każdy z tych ekstraktów ma troszeczkę inne działanie, ale to dla nas nie ma znaczenia. Witamina C z dzikiej róży, która zawiera właśnie ten ekstrakt, ta witamina C zawiera ekstrakt z dzikiej róży właśnie po to, żeby się to lepiej wchłaniało i tak dalej. Tak było kiedyś. Dzisiaj już ten produkt, który jest określony jako kwas askorbinowy, po zmianie przepisów, które zabraniały tego wcześniej, w tej chwili on jest już stosowany jako witamina C i od niedawna stosunkowo już zawiera łyżeczkę. A więc tutaj mamy do czynienia z samym kwasem askorbinowym i nic więcej nie ma. Tutaj mamy do czynienia z dodatkiem ekstraktu z aronii, a tutaj w tej wersji mamy do czynienia z witaminą C z dodatkiem właśnie ekstraktu dzikiej róży. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że te produkty Visanto, one mają
szczególny rodzaj produkcji, podlegają szczególnemu rodzaju produkcji, jak również proszę zauważyć, że na przykład witamina C z ekstraktem właśnie z dzikiej róży, ona również ma bardzo dużą ilość tego ekstraktu. Proszę zwrócić uwagę właśnie przy zakupie, ile ekstraktu jest, dlatego że czasami jest to zaledwie 10%, czasami w dobrych może składach jest 15-20%, natomiast witamina C z dodatkiem ekstraktu z dzikiej róży Visanto zawiera 30% w swoim składzie ekstraktu z dzikiej róży. Zwracam Państwu również uwagę na to, że produkty, w których dodano ekstraktu z naturalnych jakichś właśnie owoców, tak jak dzika róża czy aronia, w zależności od tego, jakie jest nasłonecznienie w czasie, kiedy ten owoc był zbierany, mogą występować inne na przykład zabarwienia tego ekstraktu, mogą występować inne kolory i tak dalej, i tak dalej. Jakby na to nie patrzeć, mamy, drodzy Państwo, do czynienia z witaminą C. I teraz tak, jak ją stosować? Opisałem to bardzo dokładnie w pierwszej części ukrytych terapii, a teraz tylko powiem tak. Profilaktycznie wystarczy, jeśli któryś z tych produktów, naprawdę to nie stanowi ogromnej różnicy, jeśli profilaktycznie będziemy brać na przykład, no nie wiem, 1 gram, czyli tak mniej więcej 1/3 łyżeczki do herbaty dziennie, 2 razy dziennie na przykład, to naprawdę wystarczy. Drodzy Państwo, wielokrotnie mówię, wyrzućcie cukier z cukiernicy i zamiast cukru wsypcie witaminy C, obojętne w jakiej ona jest w formie. Dzisiaj na przykład ja jadłem galaretkę, wspaniałą, super mistrzostwo świata, ale nie używałem cytryny do zakwaszenia galarety, tak jak często to robimy. Nie używałem octu, tylko zawsze używam witaminy C do zakwaszenia jakiegokolwiek produktu. Po co mi ocet? On nic nie daje, ale witamina C jak najbardziej tak. No i teraz, jeśli my mówimy o tym profilaktycznym zastosowaniu, muszę Państwu jeszcze zwrócić uwagę na to, co też opisałem w książce, ale tu tylko wspomnę o tym, że normy, tak zwane normy mówią, że dzienne zapotrzebowanie dla mężczyzny to jest 90 mg, a dla kobiety 60 mg. I tutaj wielokrotnie spotykamy się z takim stwierdzeniem, również wygłaszanym przez lekarzy, no ubolewam nad tym, że właściwie tej witaminy C to tak dużo nie trzeba w ogóle, a właściwie to prawie najlepiej nic. I bardzo często w takich przypadkach jest właśnie podawane to 90 mg dla mężczyzny, 60 mg dla kobiety. Szanowni Państwo, zawiadamiam Was tu i teraz, że te ilości zabezpieczają nasz organizm tylko przed powstaniem szkorbutu. A więc dla mężczyzn wystarczy 90 mg, dla kobiety wystarczy 60 mg dziennie, żeby zapobiec powstawaniu szkorbutu. Ale to wcale nie oznacza, że takie jest zapotrzebowanie naszego organizmu na witaminę C. Powiedział o tym dr St. George, opisałem to, nie będę się powtarzał, a ja tylko chciałem Państwu zwrócić uwagę, żebyście byli świadomi tego, że te normy, one zostały sztucznie ustalone, one zostały ustalone na 6 młodych mężczyznach, zdrowych chłopakach, co też opisałem, i mówię to po to, żebyście, drodzy Państwo, wiedzieli, że te tak zwane dawki oficjalnie Wam przekazywane, one w żadnym przypadku, ale to w żadnym przypadku nie odzwierciedlają naszego zapotrzebowania na tą witaminę. No i teraz, tak jak powiedziałem, profilaktyczne zastosowanie tej witaminy
wystarczy, mówię, to nie, chciałem zwrócić uwagę, żebyście, drodzy Państwo, nie patrzyli na witaminę tą jako lek i nie mówili o jakiejkolwiek dawce, bo to jest błąd, to jest powszechnie błąd stosowany w przypadku każdego suplementu, dlatego że wiemy o tym, że jabłko zawiera, dobrej jakości oczywiście jabłko zawiera witaminę C. Czy ktokolwiek wam mówi, jaka jest dawka tego w jabłku? No nie, mówimy, jaka jest ilość w jabłku. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że na przykład w wątróbce znajduje się więcej witaminy C niż w jabłku? No jaka jest dawka witaminy C w wątróbce? Jaka jest dawka witaminy C w cytrynie, która o dziwo za dużo witaminy C nie posiada, posiada za to kwasek cytrynowy. A to kwasek cytrynowy powoduje tą kwaśność głównie. A co z pomarańczami, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Czy określacie tam dawkę witaminy C? Czy określacie dawkę pomarańczy dziennie? Czy określacie dawkę jabłek dziennie, bo zawierają witaminę C? A więc odejdźmy od tego, jest ilość i przy tym pozostanie. I teraz oczywiście najlepiej jest, kiedy ta witamina C jest ze świeżych owoców, bo właśnie owoce powinny być bardzo bogate w witaminę C. W tej chwili uprawa owoców powoduje to, że tej witaminy C naturalnie występującej jest mało, bardzo, bardzo mało, ale jakaś tam ilość oczywiście istnieje. W związku z tym nie ulega najmniejszej wątpliwości, że najlepszą formą witaminy C jest ta, która znajduje się na przykład w kiwi, bo tam w kiwi jest akurat bardzo dużo, że to jest ta witamina, która znajduje się w świeżych owocach. Problem polega na tym, że teraz owoce mają mało tej witaminy C, naprawdę bardzo mało, i problem polega na tym, że wielokrotnie owoce, no niestety, są pryskane, a my lubimy zjeść na przykład jabłko ze skórką, co nie oznacza, że nie należy tego robić. Ja tylko tłumaczę i wyjaśniam, o co tutaj w tej witaminie C chodzi. No i teraz następna sprawa, która jest niezwykle ważna, bo to jest na przykład witamina C, którą lubią dzieci. I dzieci lubią na przykład taką witaminę C, która została stworzona do ssania. Okazuje się, że uwielbiają ją dorośli. Oczywiście to nie jest zrobione w taki sposób, że jest to witamina C dla dzieci, bo nie jest. To jest po prostu witamina C w takiej formie do ssania. Wielokrotnie mówicie Państwo o tym, że to jest witamina C dla dzieci, no bo to jest taka fajna buźka, ale to jest po prostu dla każdego. To jest do ssania, to jest tylko inna forma. No i chyba najważniejsza rzecz, o której chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć, to jest ta kwestia, kiedy nas coś, że tak powiem, w cudzysłowie, złapie. A więc zaczynamy mieć objawy. Objawy czego? No właśnie, najczęściej mówimy o objawach jakiejś infekcji. I dla nas nie ma znaczenia żadnego, czy to jest infekcja bakteryjna, czy to jest infekcja wirusowa. Proszę mi wierzyć, nie ma to najmniejszego znaczenia. I teraz powstają znowu pytania, które bardzo często są zadawane, to ile tej witaminy brać? Jaka jest właściwa dawka? Co to znaczy ta dawka? I wyjaśniam tutaj w tej chwili. Drodzy Państwo, zgodnie z tym, co opisałem w pierwszej części ukrytych terapii, przekazuję Państwu informacje, przekazuję Państwu wiedzę. Nie moja ona jest. Przekazuję wiedzę Państwu praktyków długoterminowego stosowania witaminy C. Przekazuję Państwu wiedzę dotyczącą tego stosowania wieloletniego. I wiem, bo lekarze tutaj obecni będą zainteresowani natychmiast, a co z kamieniami nerkowymi? Szanowni Państwo, znowu wyjaśniłem to w szczegółach w książkach. Powiem teraz tylko, że
Witamina C wielokrotnie jest właśnie stosowana wtedy, kiedy chcemy się pozbyć kamieni nerkowych. Jeżeli popatrzymy na kamicę nerkową, to czynników ryzyka wystąpienia kamieni nerkowych jest ponad 50. Określa się, że witamina C jest, może być jednym z czynników, ale nie jedynym. A medycyna w zdecydowanej większości uwagę skupiła na witaminie C jako czymś, co może, ale nikt nie pokazał, wywołać kamicę nerkową. Przy czym, jeszcze raz powtarzam, wielokrotnie wielu praktyków stosuje właśnie witaminę C w przypadku kamicy nerkowej, żeby pozbyć się kamieni nerkowych. Wytłumaczyłem ten mechanizm dokładnie w pierwszej części. Natomiast mamy teraz do czynienia z tym, że no jest jakaś infekcja, prawda? Więc, drodzy Państwo, kierując się praktyką lekarską, ja teraz przekazuję Państwu informację, że należy doprowadzić do wysycenia organizmu właśnie witaminą C. Najprościej, najszybciej robimy to oczywiście doustnie. Zwracam teraz Państwu uwagę na to, że żeby osiągnąć pewien określony poziom, stężenie właśnie witaminy C we krwi, staramy się to stężenie podnieść jak najwyżej. Jak to zrobić, żeby takie stężenie osiągnąć? Są dwie metody. Jedna to jest zastosowanie witaminy C liposomalnej. Ale tu z tym produktem są problemy, dlatego że technika liposomowania jest techniką trudną, bardzo drogą i nie zawsze to, co mamy określone na opakowaniu jako produkt liposomalny, zawiera liposomy. Ja miałem okazję taką sprawdzić kilka produktów liposomalnych, zagranicznych też, i się okazało, że w niektórych ten poziom liposomowania osiągnął wartość na przykład 40%, to już jest wysoko. U niektórych jedna firma amerykańska, nie będę mówił tu nazwy, rzeczywiście ma 60% zliposomowanie. I niestety to jest produkt, który dzisiaj kosztuje 30 saszetek, około 200 zł. Liposomowanie jest produktem, który jest stosowany wtedy, kiedy jest jakiś produkt bardzo drogi i chcemy, żeby on w jak największym stopniu się wchłaniał, lub też jest produktem słabo wchłanialnym. Szanowni Państwo, kwas askorbinowy słabo się wchłania. Im więcej tego kwasu askorbinowego sobie wypijecie, tym mniej się go wchłania. Prosimy bardzo często osoby, które chcą zastosować właśnie witaminę C, aby robiły to często, ale w małych ilościach. I dlatego właśnie, jeśli chcemy doustnie doprowadzić nasz organizm do maksymalnego wysycenia się witaminą C, należy ją stosować w ilościach niewielkich, ale często. I tutaj naprawdę to nie ma aż takiego znaczenia, czy to jest czysty kwas askorbinowy, czy też na przykład witamina C z dodatkiem ekstraktu z dzikiej róży. Te ekstrakty pomagają wchłonąć się, to prawda, ale trzeba to wyeksperymentować na sobie. W jaki sposób? No właśnie, całą metodologię macie podaną Państwo w pierwszej części ukrytych terapii, ale teraz dla uproszczenia powiem tak. Należy w przypadkach terapeutycznych, kiedy źle się czujemy, nie czekamy ani minuty dłużej, tylko bierzemy sobie na przykład pół łyżeczki witaminy C w jakiejkolwiek formie i rozpuszczamy ją na przykład w wodzie czy w jakimśkolwiek soku, to nie ma najmniejszego znaczenia i następnie
ponownie około pół łyżeczki, mniej więcej za pół godziny, za 40 minut, za godzinę, ale nie rzadziej. To jest bardzo ważne. I znowu wypijamy sobie taką samą ilość. I za następne 40 minut na przykład znowu to samo i znowu to samo. Celem naszym jest to, aby wystąpiły lekkie, podkreślam, objawy biegunki. Kiedy zaczyna już brać nas troszeczkę ta biegunka, wtedy zmniejszamy trochę ilość branej witaminy C, ale nie zmniejszamy częstotliwości. Czyli chodzi nam o to, żeby do naszego organizmu wprowadzać takie ilości witaminy C, które jeszcze nie wywołają biegunki. Powtarzam jeszcze raz, bo to bardzo dużo osób myli i wiele osób zadaje bezustannie te same pytania. Bierzemy witaminę C w takiej ilości i w pewnym określonym czasie, niech to będzie 30 minut, czy niech to będzie 40, ale bierzemy takie ilości do wystąpienia lekkiej biegunki. Kiedy zaczynają już występować objawy i chce nam się pójść do toalety, nie przestajemy brać tej witaminy C, tylko zmniejszamy jej ilość, ale częstotliwość pozostawiamy taką samą. Więc jeżeli braliśmy co pół godziny, na przykład około, no, popatrzycie sobie, 1/3 łyżeczki i za godzinę czy dwie mamy lekkie objawy biegunki, wtedy zmniejszamy ilość na łyżeczce, ale bierzemy to ciągle co następne 30 minut, czyli tyle, ile Państwo sobie tam ustaliliście. Wtedy dopiero dochodzi właśnie do takiego wysycenia, że już więcej organizm nie przyjmie, ale już nie wywołuje biegunki. To jest właśnie ten punkt, który staramy się osiągnąć. Jeżeli bierzecie jakąś ilość tej witaminy i powiedzmy po dwóch, trzech ilościach biegunka nie występuje, to oznacza, że wzięliście za mało. Proszę pamiętać o takiej rzeczy. W trakcie każdej infekcji, nie ma znaczenia, jaka ona jest, organizm zużytkuje tą witaminę C bardzo szybko. I dlatego właśnie, w zależności od ciężkości objawów, osoba chora będzie tolerować więcej tej witaminy C, niż by tolerowała wtedy, kiedy jest zdrowa. To jest bardzo ważne. Zwracają na to uwagę praktycy, dlatego że wielokrotnie ludzie mówią, a biorę tą witaminę i nie ma efektu. No bo bierzesz jej za mało. Powtarzam, chodzi o to, żeby doprowadzić do lekkiej biegunki, do początków biegunki, ale nie kontynuować takiej ilości, która tę biegunkę wywoła. Tego nie wolno robić, bo my nie chcemy, żeby osoba chora miała biegunkę. No, tego nie wolno robić. Następna sprawa to jest taka, że niektóre osoby mówią, że im burczy w brzuchu. Tak, u wielu osób będą takie efekty. No, to cała symfonia będzie grała w żołądku, będą przelewania, wlewania, burczenie w brzuchu i tak dalej. Drodzy Państwo, to nie jest nic złego. To jest normalne, proszę się do tego przyzwyczaić. Natomiast jeśli właśnie spożyjecie zbyt dużo witaminy C, skończy się to biegunką. Czy ona jest groźna? Nie, ta biegunka nie jest groźna. Wystarczy tylko przestać tą witaminę brać w takiej ilości, która wywołuje biegunkę. Znany ekspert w sprawach witaminy C, do którego jeszcze powrócę za chwilkę, pan dr Thomas Levy, mówi wyraźnie, jeden raz w miesiącu należy witaminą C wywołać biegunkę, celowo to zrobić. Jednorazowo, raz w miesiącu. Twierdzi, a jest ekspertem w tej sprawie, od którego ja wiele, wiele się uczyłem i się uczę,
twierdzi, że jest to wspaniała higiena dotycząca naszego organizmu i dotycząca naszych jelit, zdrowia naszych jelit. Jeden raz w miesiącu wywołać biegunkę witaminą C. Druga sprawa, kobiety w ciąży, ostrożnie proszę, bo u niektórych kobiet może dojść do zbyt wczesnego porodu. Wielokrotnie niektóre z pań stosują właśnie witaminę C, jeżeli no, ten okres się troszeczkę opóźnia. Ale tu jest wymagana pewna ostrożność, dlatego że no, mogą wystąpić pewne, być może nawet skutki uboczne, dlatego u pań w ciąży nie wolno stosować no, takich dużych ilości. Jeżeli kobieta w ciąży zachoruje, no to bardzo proszę robić to razem z lekarzem, żeby taka kobieta była pod opieką lekarza. Oczywiście są różnego rodzaju takie jakieś historyjki śmieszne dotyczące zastosowań właśnie witaminy C. Pan doktor u jednej z pacjentek mówił, że lepiej niech pani zastosuje paracetamol i ibuprofen albo coś takiego, bo z tą witaminą C to wie pani, no nie wiadomo. To jest oczywiście taki żart, ale chciałem tylko państwu wspomnieć o tym, że witamina C jest naprawdę niezwykle bezpieczna. Jeśli chodzi o dzieci, to jest to samo. To samo, dlatego że wystarczy no, tylko temu dziecku dawać troszeczkę mniej. Trzeba dzieciaczka tego obserwować, co się z nim dzieje. Naturalnie, jeszcze raz powtarzam, w przypadkach profilaktycznych, to temu dziecku należy zawsze dawać troszeczkę tej witaminy C. W przypadku osoby dorosłej więcej, w przypadku zachorowania jakiegoś, no to odpowiednio więcej. Stwierdzono właśnie to, i co opisałem w pierwszej części, że im cięższy przebieg choroby, tym więcej ta osoba, jej organizm zaabsorbuje witaminy C. Nawet podawanej w bardzo dużych ilościach. To jest niezwykle ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli witamina C jest podawana w dużych ilościach, a potem ta osoba dostaje biegunki, kiedy przy danej ilości nie dostawała, to znaczy, że zdrowieje. I ten organizm już tyle witaminy C nie potrzebuje. Dlatego to lekarze amerykańscy nazywają kalibrowaniem możliwości organizmu przyjmowania witaminy C. I wtedy jeden z lekarzy, ja zrobiłem taką tabelkę przecież tam, pokazałem w pierwszej części, ile tej witaminy C stosować w przypadku jakiegoś tam schorzenia. Wydaje mi się, że dużo lepszym rozwiązaniem jest po prostu obserwowanie własnego organizmu, bo każdy jest inny i jeden absorbuje tak, drugi tak i jeden wchłania tak, drugi wchłania tak, więc to nie ma naprawdę większego znaczenia. Znaczenie ma obserwowanie swoich własnych reakcji. Jeśli chodzi teraz o to, ile, kiedy zakończyć podawanie witaminy C, to jest bardzo ważna rzecz. Otóż, drodzy Państwo, jeżeli symptomy minęły już i osoba, która miała problemy zdrowotne, dobrze się zaczęła czuć, to powinna jeszcze przez co najmniej 2-3 dni tę witaminę brać. Dlaczego? Bo zauważono, że jeśli zbyt wcześnie odstawi się tę witaminę, to infekcja może wrócić. I żeby uniknąć tego powrotnego uderzenia infekcji, należy tę witaminę C nadal brać. Jeszcze przez kilka dni. Następna sprawa, na którą Państwu chcę zwrócić uwagę, to osoby chore na cukrzycę. Drodzy Państwo, molekuła witaminy C jest bardzo, ale to bardzo podobna do glukozy. Dlatego, jeśli chorujecie na cukrzycę, to możecie się spotkać z takim zjawiskiem, że po wzięciu szczególnie większych ilości witaminy C
zbadacie sobie stężenie glukozy we krwi i się okazuje, że zabrakło skali na glukometrze. Dlatego, że glukometr zmierzył wam stężenie witaminy C we krwi też. Wielokrotnie opisałem to również w książkach, w ukrytych terapiach, że sprawdzono właśnie, jaka jest korelacja pomiędzy pomiarem tak zwanej glukozy i rzeczywistym stężeniem glukozy i witaminy C. I się okazało, że rzeczywiście te glukometry pokazywały stężenie witaminy C. No, jest to stężenie oczywiście jakościowe, nie ilościowe, ale bardzo dobrze to korelowało z wynikami pomiaru na przykład glukozy czy glukozy laboratoryjnymi czy stężeniami witaminy C laboratoryjnymi. A więc zwracam to na to uwagę, żebyście się nie przestraszyli, osoby podkreślam z cukrzycą, że po zastosowaniu witaminy C widzicie stężenie glukozy bardzo wysokie. To nie jest glukoza, to jest stężenie właśnie witaminy C. No i teraz, kiedy na przykład mamy do czynienia już na przykład z jakąś infekcją, bardzo silną infekcją, no i trzeba podnieść stężenie tej witaminy C znacznie, ale to znacznie wyżej. Dlaczego? Dlatego, że niestety poprzez zastosowanie witaminy C w każdej formie nie podniesiemy jej stężenia tak wysoko, jak się da podnieść poprzez normalny wlew. To samo dotyczy witamin w postaci liposomalnej. Amerykańska ta liposomalna witamina, którą tam reklamuje pan dr Thomas Levy, ta liposomalna witamina potrafi podnieść stężenie witaminy C do poziomu takiego, jaki uzyska się przy wlewie dożylnym, ale niewielkiej ilości witaminy C, ale dożylnym wlewie. No więc teraz przechodzę do następnego tematu, a więc do tematu podawania dożylnego witaminy C. I teraz proszę popatrzcie, żeby zrobić taki wlew, no to trzeba mieć z czego go zrobić. I teraz jest tak, na rynku jest wiele takich preparatów, które są już w postaci gotowej do iniekcji, czyli w postaci gotowej do podania na przykład do mięśniowego, prawda? Opisałem to w książce, w pierwszej części, gdzie fenomenalny lekarz amerykański, dr Frederick Klenner, stosował domięśniowo podawanie witaminy C u na przykład dzieci z różnymi schorzeniami, Stosował to u dzieci, które już miały jakieś szczególnie silne zakażenia. Podkreślam tutaj też przy tej okazji, że witamina C, jej działanie jest wielokierunkowe. A więc przede wszystkim, tak jak pan dr Thomas Levy mówi, witamina C, drodzy państwo, jest perfekcyjnym odtruwaczem. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli mamy jakiegokolwiek rodzaju zatrucie, zatruliśmy się czymkolwiek, to każda toksyna jest silnym utleniaczem. Dlatego witamina C jest taką uniwersalną odtrutką w przypadku wszystkich, ale to wszystkich toksyn. I dr Levy podkreśla to wielokrotnie, że pierwszym działaniem witaminy C jest redukcja wolnych rodników, które właśnie są w efekcie zadziałania toksyn w naszym organizmie. Nie ma znaczenia, czy to jest pszczoła, czy to jest wąż, czy to jest pająk, czy to jest jakakolwiek inna toksyna, czy na przykład są to grzyby.
Dlatego właśnie, szczególnie w tym sezonie grzybowym, jak to mówimy, jeżeli ktoś spożył jakieś grzyby i się źle czuje, to od razu do apteczki i witaminę C. Niedużo, może ta pierwsza ilość powinna być duża, ale potem u takiej osoby co pół godziny, co pół godziny, co pół godziny i oczywiście do szpitala. W ten sposób można ochronić tą osobę przed śmiercią lub przed takim uszkodzeniem wątroby, które będzie wymagało przeszczepu. Wtedy, kiedy ochronimy organizm osoby chorującej w ten sposób, dziecka na przykład, przed zniszczeniem wątroby przez te toksyny, bo one tak właśnie działają. Stąd właśnie takie awaryjne stosowanie witaminy C, nawet doustne, ma ogromny sens i dlatego trzeba ją mieć w apteczce, w jakiejkolwiek formie, jakiejkolwiek sobie Państwo wymarzycie. Oczywiście ja stosuję tylko witaminę C czy wszystkie suplementy Visanto, dlatego że wiem, jaka jest jakość tych produktów i wiem, jaka jest unikatowa produkcja tych suplementów. Dlatego macie, drodzy Państwo, absolutny wybór. Możecie kupować, co Wam się żywnie podoba. Z apteki, ze stacji benzynowej, gdzie tylko. Nie ma żadnego obowiązku kupowania suplementów jakichkolwiek Visanto. Ja je stosuję, ale to tylko dlatego, że, tak jak powiedziałem, za dużo wiem na ten temat, żebym ich nie stosował. Wracam teraz do tematu. Właśnie już wyeskalowaliśmy sobie teraz zapotrzebowanie na witaminę C od profilaktyki poprzez różnego rodzaju przypadki terapeutyczne, aż dochodzimy do przypadków takich, gdzie życie tej osoby jest na włosku. I to są wszystkie te przypadki, z którymi mamy do czynienia, gdzie dochodzi do już bardzo poważnego uszkodzenia organizmu poprzez wolne rodniki. Jakie to są przypadki? To są, drodzy Państwo, wszelkiego rodzaju infekcje. Wszelkiego rodzaju infekcje o podłożu zapalnym, czyli zapalenie płuc o charakterze takim czy innym, czy to jest wirusowe, czy to jest zapalenie bakteryjne, nie ma znaczenia, dlatego że wspólnym mianownikiem tych sytuacji jest masowe wytworzenie przez organizm wolnych rodników. W książkach tłumaczę to wszystko. Dlaczego tak to robić? Wtedy właśnie, czy to jest sepsa na przykład, gdzie dochodzi już do takiego zniszczenia wszystkich organów, że one powoli zaczynają się wyłączać. Dlatego, że uszkodzenie tkanek organów następuje gwałtownie, dlatego że produkcja wolnych rodników przekroczyła jakiekolwiek możliwości przeciwutleniające naszego własnego organizmu, bo wolne rodniki są nam bardzo potrzebne, natomiast ich nadmiar doprowadzi do śmierci. My mamy własne przeciwutleniacze, ale fabryka nie ma wydolności odpowiedniej, kiedy tych wolnych rodników namnoży się w naszym organizmie zbyt wiele. I działanie witaminy C w tym przypadku, bo witamina C ma wiele innych jeszcze działań, o których pomijam tutaj, działanie witaminy C w tym przypadku polega na tym, że witamina C jako kwas askorbinowy, ona redukuje ilość wolnych rodników poprzez oddanie dwóch elektronów do tych dwóch niesparowanych elektronów w wolnym rodniku, bo tam brakuje tego elektronu. I wtedy neutralizowanie wolnego rodnika przebiega w ciągu, uwaga, milisekund. Czyli jeżeli mamy organizm zalany wolnymi rodnikami
i bierzemy doustnie tą witaminę C, może w pewnych przypadkach nie wystarczyć. Wtedy właśnie sięgamy po wlew. Po wlew, ale z czego? I to jest znowu niesamowite nieporozumienie. Otóż zwracam Państwu uwagę, macie to opisane w obu książkach, zwracam Państwu uwagę, że istnieje różnica pomiędzy kwasem askorbinowym i czymś, co nazywamy inną formą witaminy C, jaką jest askorbinian sodu. Kwas askorbinowy jest kwasem. I jeżeli teraz podamy na przykład 2000 mg, a więc zaledwie 2 gramy, podamy dożylnie zbyt szybko, dojdzie najczęściej dochodzi do wychelatowania, czyli do usunięcia wapnia i mięsień sercowy się zatrzymuje, bo wapń jest konieczny do wykonania skurczu w każdego mięśnia. I kiedy z krwi pozbędziemy się tego wapnia, właśnie zastosowując kwas askorbinowy w zbyt dużej ilości, serce staje i człowiek umiera. W ten sposób już kilka osób umarło. No, dlatego, że no, były takie przypadki, kiedy zastosowano właśnie witaminę C w postaci kwasu askorbinowego do tego, że no, ktoś tam rano przyszedł w poniedziałek i był nie do końca jeszcze na biegu, a witamina C jest detoksykantem, usuwa różnego rodzaju toksyny, wszystkie, wszystkie. No, ale to jest działanie kwasu askorbinowego. Dlatego właśnie kwasu askorbinowego nie wolno używać w takich ilościach. Kwas askorbinowy jest zarejestrowany do użytku w szpitalach, ale tego dużo nie wolno podać. To co zrobić, żeby tej witaminy C podać bardzo dużo? Wtedy ile ona potrzebna jest? No, wtedy trzeba zastosować askorbinian sodu, czyli sól sodową kwasu askorbinowego. To jest również produkt, który jest powszechnie używany w przemyśle spożywczym. Ale proszę zauważyć taką rzecz. Kwas askorbinowy oddaje 2 elektrony, askorbinian sodu oddaje 1 elektron. Jeżeli mamy taką sytuację, że musimy brać coś doustnie, to, tak jak powiedziałem, kwas askorbinowy może u niektórych osób wywołać pewien dyskomfort, bo jest kwasem. Czyli, tak jak mówiłem, różnego rodzaju przelewanie, bulgotanie i tak dalej jest ok. Ale jeżeli bierzecie Państwo zwykłą witaminę C i boli brzuch, to nie wolno jej oczywiście dalej brać. Ale podkreślam, w takim przypadku to nie jest wina witaminy C kwasu askorbinowego, tylko najprawdopodobniej jest to marker, wskazówka, że coś nie tak dzieje się ze śluzówką żołądka. U człowieka ze zdrowym żołądkiem kwas askorbinowy nie powinien wywołać żadnego bólu. A więc to jest takie proste. Ja już widziałem takie przypadki, kiedy cała rodzina oskarżyła mnie kiedyś o to, że ja ich chciałem wytruć, bo sobie kupili kwas askorbinowy, a potem, kiedy na spokojnie poprosiłem o zrobienie pewnych badań, okazało się, że mieli poważne problemy ze śluzówką żołądka. Wtedy będzie bolało, ale tylko wtedy. No i teraz, jeżeli są tego typu przypadki, niektóre osoby stosują askorbinian sodu w postaci proszku. Proszę tylko zwrócić uwagę, żeby tam nie było żadnych innych dodatków. A najczęściej właśnie są. Ale ten askorbinian sodu będzie o połowę mniej skuteczny w tym, co my chcemy, żeby zrobił. Dlatego właśnie w tych przypadkach wymagających już podania dożylnego stosuje się właśnie askorbinian sodu. No i teraz tak jak wspomniałem Państwu,
Ten askorbinian sodu jest oczywiście osiągalny w Polsce. Można go kupić z Niemiec na przykład za ceny bardzo, bardzo ceny wysokie, ale praktyka wskazuje na to, że przy dłuższym przechowywaniu askorbinianu sodu w roztworze już, zaraz powiem jakim, coś się zaczyna dziać nie tak. I to już właśnie zauważyła pielęgniarka współpracująca z panem doktorem Klenerem. Ja to też opisałem wszystko. Mało tego, no niestety przez ostatnie 3 lata doszły do mnie informacje o 5 przypadkach w Polsce śmierci osób po podaniu askorbinianu sodu, który był już w formie rozpuszczonej, gotowej do iniekcji. W związku z tym ja w takich przypadkach korzystam tylko z jednego produktu, którym jest askorbinian sodu. Tutaj Państwo widzicie, jak to wygląda. Tam w tym jest 80 gramów, ale w postaci proszku. Czyli to nie jest w postaci przygotowanej do iniekcji. To trzeba dopiero rozcieńczyć. Mało tego, to ten produkt jest jedynym produktem na rynku, który jest w postaci proszku i w środku tej buteleczki produkt ten jest zabezpieczony azotem, żeby tam się nic złego nie działo, żeby nie przebiegały żadne procesy utleniania i jakiejś degradacji i tak dalej, i tak dalej. To w tym przypadku ma wagę kluczową. Ja używam osobiście sam właśnie tego askorbinianu w tej formie, właśnie dlatego, że to jest w proszku, właśnie dlatego, że nie jest rozcieńczony niczym, no i wiem na 100%, że były robione badania mikrobiologii tego preparatu, gdzie oczywiście badania wskazywały na to, że jest perfekcyjnie czysty mikrobiologicznie. I teraz w tym produkcie znajduje się 80 gramów. Dlaczego 80 gramów? No dlatego, żeby to pasowało tak mniej więcej średnio do takiej wyższej dawki, jednorazowej. Czym rozcieńczać? Tak jak opisałem w książkach, ze względu na różnicę ciśnień osmotycznych pomiędzy płynem podawanym do żyły i ścianą żyły, najlepiej by było, gdyby to była po prostu zwykła, czysta woda do iniekcji. To lekarze o tym wiedzą, pielęgniarki o tym wiedzą, ratownicy o tym wiedzą, bo wtedy mamy w tym roztworze no właśnie tylko czystą wodę i tą substancję. Jeżeli nie ma dostępu do czystej wody, takiej, którą można kupić w hurtowniach, można posłużyć się również solą fizjologiczną. Tak, jak najbardziej tak. Płyn Ringera, to lekarze o tym wiedzą. Tutaj chodzi o to, żeby nie było w roztworze do podawania dożylnego dodatkowych jakichkolwiek innych rozpuszczalnych substancji ze względu właśnie na no, takie dmuchanie na zimne, uniknięcie różnic stężeń osmotycznych, które będą powodować problemy. Szanowni Państwo, nie jest moim celem tu i teraz. Mówienie Wam dokładnie o tym, jak wykonywać ten wlew, co zrobić najpierw, co zrobić w czasie wlewu, co zrobić po tym wlewie, jak to stosować w przypadkach awaryjnych, na przykład sepsy, jak stosować to w przypadkach nowotworów. I tu są dziesiątki pytań, na które ja już, drodzy Państwo, odpowiedziałem. I dlatego pozwolę sobie tutaj Państwu pokazać, że to, jak to stosować, ale już konkretnie, co zrobić, jaki wlew użyć i tak dalej, macie, drodzy Państwo, opisane tu w tej książce. Czego tam nie opisałem, to jednej rzeczy, a mianowicie praktycy, którzy stosują witaminę C, wskazują na to, że mają jeszcze lepsze efekty terapeutyczne, kiedy ten wlew wprowadzany jest do pacjenta w temperaturze około 38-40 stopni.
I to jest taka chyba naturalna już terapia polegająca na podwyższeniu temperatury. Powtarzam, kieruję się tutaj informacjami, jakie uzyskałem od osób, które są praktykami stosowania tego. I teraz, drodzy Państwo, nie będę dłużej zatrzymywał się nad elementem terapeutycznym. Przeznaczam to dla personelu medycznego, jak to zrobić, jak robić prawidłowo, co zbadać. Chodzi tutaj o pewien, o taką dehydrogenazę sześcioglukozofosforanową, która w niektórych przypadkach teoretycznie może doprowadzić do hemolizy krwi, dlatego powtarzam, już tu tego typu zastosowanie askorbinianu sodu do wlewów, zastosowanie tego askorbinianu razem na przykład z DMSO czy z kwercetyną, no jest wiele innych rzeczy, ja to opisałem w książce, ale to tak jak powiedziałem, nas to tu, na tym poziomie to nie obchodzi. Chciałem teraz jeszcze zwrócić uwagę na to, że, szanowni państwo, okazuje się, że są różne informacje rozprzestrzeniane na ten temat w mediach. Pozwolę sobie państwu pokazać coś takiego. Macie tutaj nazwę portalu. Ekspert obala mity dotyczące koronawirusa. No i tutaj czytamy, to nieprawda, że kobiety w ciąży nie powinny używać maseczek, bo grozi niedotlenienie płodu. Ten temat pomijam, bo to jest temat na oddzielną dyskusję. Natomiast proszę popatrzcie, mitem jest też to, że duże dawki witaminy C zapobiegają, przekonuje doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W dalszej części tego samego, tej samej publikacji, proszę państwa, tutaj pan ekspert mówi tak, że mitem jest na przykład to, że duże dawki witaminy C zapobiegają zakażeniu i łagodzą jego objawy. Nie, nie łagodzą. Należy jedynie dążyć do tego, żeby nie było niedoboru witaminy w naszym organizmie, w tym witaminy C. No, z chęcią bym z panem ekspertem na ten temat porozmawiał, ale no, gdzieś na forum bardzo szerokim. No i pan ekspert mówi dalej. Brak jest natomiast jakichkolwiek danych naukowych, które by wiązały podawanie dużych dawek witaminy C z łagodzeniem zakażeń SARS-CoV-2, przekonuje doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski z Katedry Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szanowni państwo, mechanizm działania witaminy C podawanej dożylnie w postaci askorbinianu sodu opisałem dokładnie w drugiej części ukrytych terapii. I wcale tu nie chodzi o działanie takie, o kim pan doktor mówi, tylko o działanie polegające na usunięciu wolnych rodników i to się dzieje w ciągu minut. W ciągu minut wielu pacjentów nieprzytomnych otwiera oczy jeszcze w czasie tego wlewu. I teraz pan ekspert mówi, nie chodzi tylko o koronawirusy. Duże dawki witaminy C nie chronią też przed innymi zakażeniami. Dotyczy to wszystkich zakażeń powodowanych przez wirusy układu oddechowego, takich jak grypa czy wywołujące przeziębienia rinowirusy. Szanowni państwo, no pan ekspert z całym szacunkiem do jego tytułów i dorobków naukowych naprawdę nie zapoznał się z istniejącą literaturą. Dlatego, że działanie witaminy C w organizmie, główne jej działanie polega na właśnie wzmocnieniu działania układu odpornościowego, polega na, w cudzysłowie, napompowaniu leukocytów, polega na, najważniejsze jej działanie polega na natychmiastowym usunięciu wolnych rodników. I tego nie wolno nam zapominać, mając przed sobą osobę chorą. A więc, no, naprawdę, ja nie chcę tego oceniać, natomiast zachęcam pana eksperta do tego, aby zapoznał się z książką, którą napisał pan dr Thomas Levy,
Tomas był, zaprosiłem go do udziału w Wiośnie Zdrowia i to jest jeden z największych ekspertów na świecie odnośnie stosowania witaminy C. Ja jestem ciekawy, czy pan doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski kiedykolwiek raz podał komukolwiek, szczególnie osobie chorej, wlew z askorbinianu sodu i czy zaobserwował efekty tego. No tutaj zachęcam jeszcze raz do przestudiowania literatury, dlatego że chociażby w PubMedzie jest ponad 66 tysięcy publikacji na temat witaminy C. A tutaj dr Thomas Levy, z którego książki również szeroko skorzystałem, pisząc drugą część, tutaj jest, panie profesorze, doktorze, jest tutaj ponad 1200 publikacji naukowych, gdzie Thomas Levy elegancko, pięknie to poukładał w taki sposób, żeby zgrupować publikacje dotyczące danego na przykład schorzenia. A więc zachęcam do zapoznania się po prostu z wiedzą. Druga sprawa, szanowni państwo, którą słyszycie na pewno, no, to jest ta cała słynna sprawa dotycząca z lewo czy prawo skrętnością witaminy C. Szanowni państwo, przy tej okazji wyjaśniam też, że rzeczywiście kiedyś ja mówiłem o witaminie C lewoskrętnej. Dawno temu to było. Dawno temu. Ale kiedyś mądra osoba normalnie mi powiedziała, że to tak nie jest. Co ja wtedy zrobiłem? Tą informację skorygowałem i przedstawiłem do wiadomości publicznej właśnie w drugiej części ukrytych terapii. Jest to bardzo ważne i za chwilkę państwu powiem dlaczego. Tutaj w tej części wyjaśniłem, na podstawie wyjaśnienia, które otrzymałem od kogoś bardzo mądrego, jak to z tą lewoskrętnością jest. No niestety, wtedy, kiedy ja na wykładach, kiedy jeszcze o tym nie wiedziałem, bo wiedziałem o tej lewoskrętności z różnego rodzaju publikacji i z różnego rodzaju wypowiedzi lekarzy. Na tej podstawie używałem określenia witamina C lewoskrętna. Na tej podstawie. No, jak wielu z Państwa wie, posypały się na mnie w mediach tak niesamowite gromy za to, że jak ja to powiedziałem, że witamina C lewoskrętna, a więc w ogóle nie należy mi wierzyć i w ogóle kim ja jestem i od czyjej wiary mnie odczczono. Publikacje różnego rodzaju ślizgały się po mnie bez końca na ten temat, mimo że w drugiej części ja wyjaśniłem, o co tu tak naprawdę chodzi. Ale drodzy państwo, nie trzeba było długo czekać, kiedy w pytaniu na śniadanie wystąpił znany polski ekspert, którym jest pan doktor Paweł Grzesiowski, gdzie zatytułowane to wszystko jako wszystko o witaminie C, fakty i mity o witaminie C. Mało tego, to tutaj jeszcze opatrzono takim to wszystko właśnie opisem, że witamina C to najbardziej popularna witamina na wzmocnienie odporności, która powszechnie jest uważana za lek na przeziębienie. To tak nie jest, ale pomijam to. W związku z tym zajmuje honorowe miejsce w domowych apteczkach w okresie jesienno-zimowych zachorowań. Okazuje się jednak, że to mit, który w 2007 roku został obalony przez lekarzy. Nie będę tego komentował, drodzy państwo, dlatego że ocenę tego wszystkiego zostawiam państwu. Natomiast przypomnę tu przy tej okazji, no niestety muszę to zrobić, że w tej swojej wypowiedzi właśnie w programie ogólnopolskim w Telewizji Polskiej właśnie pan doktor Paweł Grzesiowski przez kilka minut opowiada, że najlepsza witamina C to jest witamina C lewoskrętna. Kiedy to opublikowałem, to nagle te osoby, które i portale, które mnie odciły od czyjej wiary, jakim prawem, ja jestem w ogóle, nie warto mnie słuchać, jestem niewiarygodny, bo ja powiedziałem coś o witaminie C lewoskrętnej, a to proszę bardzo, pan doktor Paweł Grzesiowski
mówi przez kilka minut, że tylko lewoskrętna, mówi o tym, dlaczego ta lewoskrętna. Szanowni Państwo, nie będę teraz tego komentował dalej, natomiast bardzo Państwa proszę o wejście na moją stronę internetową, tutaj macie Państwo namiar, jerzyzieba.com i proszę popatrzcie, tam w zakładce wiedza jest zakładka o lewoskrętnej witaminie C. Cóż tam Państwo znajdziecie? No znajdziecie tam Państwo oryginalną wypowiedź pana doktora Pawła Grzesiowskiego na temat tego, że witamina C to tylko lewoskrętna. To jest właśnie adres tej strony internetowej. Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią w ogóle tej strony. No a teraz już niestety muszę powiedzieć, że materiał, jaki Państwo zobaczyliście, w żadnym przypadku nie jest poradą medyczną, jak też nie służy do diagnostyki medycznej. Jest tylko zbiorem informacji. Sugestie zawarte w tym materiale są tylko i wyłącznie informacją. Każdy organizm może reagować inaczej. Mimo podobieństw, jako homo sapiens, różnimy się. Każde użycie opisanych substancji czy metod musi być skonsultowane z lekarzem. Autor tego materiału, Jerzy Zięba, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania zawartych tutaj informacji w programie wystąpiło lokowanie produktu. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że na temat witaminy C w przypadku stosowania jej profilaktycznie, w przypadku bardziej już niebezpiecznych, kiedy bierze nas jakieś zakażenie, kiedy ja powiedziałem, nie czekajcie na nic, natychmiast to stosujcie do wysycenia organizmu. No i jeśli chodzi o już bardzo poważne zastosowanie witaminy C we wlewach dożylnych, zostawcie to już specjalistom. Jeżeli chodzi o, bo będziecie pytać, gdzie można takie wlewy zrobić, to ja nie posiadam listy takich gabinetów, natomiast wiem, że na przykład w Rzeszowie jest Regen Klinik, można ich sobie tam wygooglować. Tam, drodzy Państwo, podają witaminę C. Jest jeszcze homeostaza w Czechowicach, Dziedzicach, na południu Polski bardziej, ale wystarczy, wydaje mi się, wygooglować. Jest wiele, wiele gabinetów, które podają w tej chwili, wiele przychodni, wiele takich miejsc, gdzie podają witaminę C dożylnie, no i wiedzą, jak to robić, co jest rzeczą najważniejszą w tym wszystkim. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, no, spotka się z Państwa jakąś akceptacją. Wydaje mi się, że odpowiedziałem na wszystkie takie najważniejsze pytania. Resztę no, opisałem w obu książkach Ukryte terapie. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.